Witam serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pilot Team. W dzisiejszym filmiku lecimy ze strzelaniem 30 dni do Sylwestra. Aczkolwiek muszę tutaj was, to jest bardzo słaba rakieta, mimo że jest duża. Muszę was przeprosić za to, że dostaniecie ten filmik jak będzie 29 dni do Sylwestra. Nagrywamy go w piękną, śnieżną po prostu pogodę, jak jest 30 dni do Sylwestra. Miałem dzisiaj do późna zajęcia na uczelni, koledzy się też późno zebrali. Powinni was za to przeprosić, ja też was za to przepraszam. I będzie dostaniecie właśnie filmik 20 w sobotę, 2 grudnia. Także, ale klimat będzie jak 30 dni do Sylwestra. Mam to naprawdę gruby stafik do odpalenia, więc po prostu bez gadania zbędnego przechodzimy do konkrecików i zaczynamy strzelanie. Będzie grubo jak zwykle. Dobra, zaczynamy na grubo, czyli od petardy TXP-010. Tej takiej, wiecie, nie do końca oficjalnej. One są dosyć fajne. Żeby był lepszy efekt dźwiękowy, odpalamy ją na drzewku. Co tam pisze? Nie wiem. Uciekaj, Ole, uciekaj. Ej. No żarzy się, nie wybuchnie. To koniec? No, nie wypał. Ale to długo tam nie podejdę, bo one są bardzo mocne. Okej, okay, mamy tu nową petardę, stamtąd coś wykombinujemy. No, te petardy są mega dobre. No, obstawiam, że bardzo... No, gałązka już nie istnieje. Dobra, a tą sobie naprawiliśmy starym patentem. Ale ślisko. No tutaj nie ma takiego super dobrego echa. Ale uwierzcie, że te petardy są niezłe. No, krater w takim twardym lodzie też jest całkiem gruby. Dobra, eksploderek 4, jak już zaczęliśmy od mocnych petard, w takim jakby pieńku. Ona go nie rozwala, ona ma bardzo długi ląd akurat, to są petardy bardzo bezpieczne. Ma bardzo ładną flarę. No nie gadaj. No ja tam przez rok nie podchodzę. No to jest najniebezpieczniejsza sytuacja, do jakiej może dojść w sumie. Czemu te petardy ci tak nie wybuchają? Tak. Masz olek rzymskiego ognia, jednego, i ja mam drugiego i strzelamy, nie wiem, nie do Krzyśka. Mogę w Skodę strzelić? Nie dostrzelisz. Gdzie? Pobiegnę. Nie zdążysz. Czyli zadajesz mi wyzwanie. Mogę ci wybić szybę legalnie, jeśli zdążysz. No ty mnie dasz rady. No to nie zabrałem. A jest krzywy w ogóle. Robię to. Nie wiem, czy on nie wybuchnie. Naprawdę dobrze biegałem po stołu. No to wbij go w ziemię i odpalimy tak, jak się powinno. Tutaj. Ej, a jak no, ale się złamał. Może by był... Dobra, wbijaj, szkoda czasu. To najsłabsze petardy. Jakbyś na fotelu wysadził, to by rozwaliło trochę fotel. Raczej nie. O, tak to jest. Ale zależy, no te takie, co odpalałem tutaj na bolery, to nie ma opcji, żeby coś zrobiły. Ja się pytam. No to nie, to one by tylko zrobiły syf. Ale nawet nie byłoby śladu na tym fotelu. No raczej by go nie rozerwały. To są dopiero fajerwerki. Dobra, odpalam drugiego. Ja chcę go wyciągnąć. Wow. Pamiętaj, przysianie wolno. Trochę możesz. A dawaj w drzewo. Ale w gałęzie. No ten jest fajny. Teraz bliżej. Ale Olek jest, potrafi się powstrzymać przynajmniej. Dobra, podobało się? Podobało mi się, ja chcę wysadzić tamto. No dobra, zaraz to zrobimy. Bo to była bardzo mała szansa, że ta rakieta w nas wtedy poleciała. Dobra, odpalamy motylka, Donner Vlog B. Od Funkę. Donner Vlog? Donner King? O, Donner Vlog? Patrzcie, to jest zarąbiste. Jak się nazywa? Donner Vlog. Donner Vlog chyba. No. Donner Vlog, tak? No chyba tak. Albo Donner Vlog? Ja się boję przy tej rakiecie, trzeba ją wysadzić. Przy tej petardzie? No dobra. Dobra, minęło naprawdę długo czasu i utylizujemy petardę Tropic Exploder 4 z powodu, że się flara zapaliła, nie da się jej w żaden sposób odpalić ponownie. Petardą Puma, wątpię, żeby wyszła z tego masówka, bo te Pumy nie są aż tak mocne, no ale i tak nie możemy tej petardy tutaj zostawić, a jej nie chcę szczerze brać do domu z powrotem. Nie, ona na pewno się nie zrobi masówka.
chyba się nie zrobiło. Nie, na pewno nie. Bo ta petarda ma zupełnie inny basowy dźwięk. Mam nadzieję, że ją rozerwało przynajmniej, chociaż albo uszkodziło na tyle, że nikt jej nie weźmie i nie odpali w sumie. To uszkodziło? No ale ją gdzieś, wiesz, daleko wyrzuciło. Raczej już jej nie znajdziemy, no ale to może i lepiej. No jak zwykle koledzy chcieli jakąś rakietę, żeby ją odpalić w ziemi, więc mamy perfekta z efektem cracklingu. I uciekamy. Wow, gdzie zostało? Co to tutaj zostało? Zapomniałem. Przecież tak miało być. Zapomniałem. I to już do ciebie przybiegałeś, te znane sprawy. Dlatego tak daleko uciekałem. Olek zapomniał. Zostało. Chłopaki, ratujcie. Ale nawet blisko nie było. Kiedyś to odważniejsi wszyscy byli. Teraz już wszyscy wydorośleli, wymądrzeli. Co? Dobra, odpalamy rakietę, Gold rakietę od Weko. To są niemieckie fajerwerki w ogóle, więc zobaczcie jaka... Nie wiem, to będą dobre. Ja nie, właśnie nie. Co? Właśnie niemieckie fajerwerki są bardzo... Bo pewnie tu wie reguluje. No pierdolę. A widzisz, to jest niemiecka jakość, tak daleko poleciało, że bezpieczeństwo zapewniło. No to są takie słabe właśnie. Dobra, chłopaki odpalają rakietę Neon od Swej. O nie, za drzewami i nie było widać efektu ładnie. Dawno nie było rakiet Zombie Invasion odpalanych, więc chłopaki sobie tam odpalają, a ja się znowu dalej odsunę. Mam nadzieję, że teraz nie poleci za jakieś drzewa. Jest to rakieta mała Zombie Invasion. Dawajcie, odpalajcie. O. O nie, ale nisko. To teraz odpalamy wyrzutnię od Arco do luźnego strzania. Dzisiaj naprawdę w sumie dosyć grubo, ale jak już efekty, to efekty. Mam nadzieję, że się nie wywróci, jest dosyć mocno bita, obstawiona śniegiem. No jak się wywróci, no to uciekajcie, każdy walczy o swoje życie wtedy. No ja uciekam daleko, też nie ufam temu śniegu. Ładna. Bardzo ładna, jak na 20 mm. Ładny niebieski brokacik. Spokojna. No tu wave'y takie średnie. Będzie finał? O, co zarąbi... No i finał zarąbisty. Bardzo fajna. Dobra, Olek, świat tutaj. Koniec kłócenia się o takie głupoty. To jest moskito, komarek. Ja nienawidzę komarów, ja mam dość. Ale par co zrobi. Czemu ja sobie... Oj, nie widzę jej. No bo nie, to jest tyle, tak wylat... Tak... Strasznie się pospierdolił. Możesz sobie ogrzać stopę na fontannie. Nie, nie możesz, jak coś, tak żartowałem. Fontanna Happy od Triplexa. Happy. Happy. Happy birthday to... Ja to odpalam na odwrót. No ale to by nie było nic wtedy. Taka fontanienka. Ogrzejcie się. Ja się boję, że to wybuchnie. Nie, to nie wybucha. O, na pewno. W sumie trochę blisko tego kartonu z fajerwerkami odpaliłem, ale na szczęście tam już nie ma dużo rzeczy. Odpalamy petardy Titan 1. One nie są jakoś super mocne, ale słabe też w sumie nie są. Takie akurat petardki. Znowu kurwa. Znowu to samo. Ej, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart dzisiaj, co druga petardy. No nie, to nie ma wpływu zimno na... No nie, bo by się ląd nie chciał palić. Dobra, próbujemy zrobić teraz masówkę z tytana i z tych JC05 od Iskry. O! To była masówka. To była masówka, no. Ale ciekawe. Bo był taki jakby podwójny w ogóle. No, w sumie fajne to było. Bardzo taki śmieszny dźwięk się robi przy takich masówkach ze słabych petard. Dobra, mamy one shotika, nie mam pojęcia z jakiej wrzutni, nie mam w ogóle pojęcia co to za one shot. Ale go odpalimy, bo czemu nie? Bardzo fajny. A teraz mamy single shota z efektem tytanu. Titanium salut. Dawaj, zaświeć tutaj. I to jest właśnie, nawet jest, chyba się nazywa tak. Nie, Thunder Air Bomb. No ale to jest efekt Titanium Salut. Jakby gdzieś poszukał, to pewnie będzie to napisane. Dobra, odpalamy.
Boli mnie brzuch. Co? To leci w górę. Ale miał fajny dźwięk jak leciało. Daj, leciej, spadł na ciebie! Ja mam tutaj taką, zapomniałem, że się nazywa te żabki strzające kraklingowe, powiesiłem na drzewie. Fasolka, Piotrek, fasolka. I będzie fontanna z kraklingu. Zawsze to bardzo lubię. Ja też to bardzo lubię, tak? Bardzo fajne. Bardzo fajny efekt, co? Ale... No. Nie. Dobra, i chyba na finałek tego luźnego strzelania robiliśmy taki naprawdę dosyć sporawy karabinek. Jest tutaj miks różnych petard, które słabsze, które mocniejsze. Gdzie... A weź tu, Alek, posiedź od tej strony, bo nie widzę tego lądu z tej petardki kraklingowej, która ma to wszystko rozpalić. Wydaje mi się, że to gdzieś tutaj powinno być. O nie, ta petarda się przepali. Dobra, odpalam tak po prostu... Byle. Uciekać! Nie wiedziałem, że chyba uciekał. Ale dymu zrobiło. Ale dymy, chłopaki. Ej, patrz, na zaświeć latarką. Ale zapach z odpustu się zrobił z tych wszystkich siarkowych petard. Tam nawet coś poleciało. No bez kitu, tak? Dobra, chłopaki, idziemy! No i na definitywny finał petarda tor w single shotiku. To jest petarda! Bardzo fajna! Zbieramy śmieci i spadamy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach. Specjalne podziękowania na Pyroshell! Dokładnie tak! Pyroshell, tak! To jest to!